najwyższemu Bogu naszemu. O, amen, halleluja. On jest godzien chwały. Cieszę się, że możemy być razem, że mogę was widzieć. Cieszę się, że jesteśmy na tym miejscu. Wielka radość to jest, kiedy możemy przychodzić w zgromadzenie, kiedy możemy przychodzić przed Boży tron, żeby uwielbiać Boga, ale żeby też słuchać Bożego Słowa. Ja bym jeszcze poprosił ten werset, który Boguś przeczytał. Posyła słowo swoje i sprawia roztopy. Wionie swym wiatrem i ciekną wody. Powiedzmy wszyscy razem, jeszcze raz to słowo, wszyscy na głos. Posyła słowo swoje i sprawia roztopy. Wionie swym wiatrem i ciekną wody. Takim właśnie jest Bóg. On wypowiada słowo i się dzieje. Słowo Boże jest tak i amen. Ono jest zawsze prawdziwe, ono jest zawsze żywe i Słowo Boże jest naszym życiem. Słowo Boże jest częścią, która jest w stanie zmienić nasze życie. Inny werset mówi, że ono jest zdolne rozsądzić zamiary i myśli serca. Nawet kiedy ty sam może tak głęboko nie potrafisz sięgnąć, Boże Słowo to zrobi. Halleluja. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Chciałbym pozdrowić i błogosławieństwa życzyć wszystkim internautom i ci, którzy słuchają nas przez internet, którzy słuchają nas, odsłuchują naszych kazań. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nie tylko w naszym kraju, ale wszyscy, którzy słuchają Bożego Słowa z naszego zboru, wyrażacie swoje wdzięczność Bogu. Niech będzie chwała Jezusowi, niech będzie chwała Najwyższemu za to, że możemy razem budować się, razem się zachęcać. I zachęcam was też dalej, abyście robili to dalej, zachęcali jedni drugich, aby Słowo Boże mogło rosnąć i rozwijać się. Halleluja. Halleluja. A chciałbym przeczytać słowo, tak jak na początku powiedzieliśmy, że to Boże Słowo, kiedy wypowiada Bóg Słowo, ono czyni roztopy. To jest przenośnia, ale też rzeczywistość. Kiedy Bóg wypowiada Słowo, ono czyni rzeczy. Kiedy Bóg wypowiada Słowo w Duchu Świętym, ono czyni rzeczy. Zawsze, kiedy czytam Słowo, kiedy zaczynam je wypowiadać na głos, czytacie Słowo Boże na głos? Wypowiadacie je? Róbcie tak. Dlatego, że usta są bardzo ważne. Ja to zawsze powtarzam. Usta są bardzo ważne. Człowieka, który ma w sobie Ducha Świętego, kiedy masz Słowo, kiedy czytasz je i wypowiadasz je na głos, to ma moc. To wyzwala Bożą moc. Kiedy Pan Bóg stwarzał ziemię, mógł pomyśleć, niech stanie się ląd, niech stanie się morze. I to by się mogło stać. Ale On dał nam wzór i powiedział, jak to się robi. I wiecie, jak to się robi? Bóg powiedział Słowo. Duch Święty czekał tylko na okazję, aż padnie Słowo. Duch Święty zawsze współpracuje ze Słowem. Nigdy samowolnie, zawsze działa na Słowo. I kiedy Bóg tylko wypowiedział, niech stanie się ziemia, niech stanie się ląd, Duch Święty w tym momencie, w przypowieściach czytamy nawet, że On igrał, On się bawił tym. On naprawdę oczekiwał na taki moment, kiedy tylko padnie Słowo Boże, aby już działać. On jest, Duch Święty jest mocą wykonawczą, jest osobą, która wykonuje. Cudowna osoba. Dlatego Słowo Boże wypowiadane ma moc. Możesz je mieć w sercu, możesz je mieć w swoich myślach, jest ono bardzo ważne, ale kiedy je zaczynasz wypowiadać, wtedy dopiero powołujesz do życia to, co chcesz osiągnąć, to, co Bóg chce osiągnąć. Tak się to dzieje. A ja mam dzisiaj takie słowo, które otwórzmy księgę, list Jakuba, 4 rozdział. Otwórzmy ten list, 4 rozdział, od 1 do 12 wersetu. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, ale nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz, niech żałość obróci się, a radość, przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto bowiem obmawia lub osądza swojego brata, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.
Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Chciałem tylko kawałek, mocne to słowo, prawda? Chciałem tylko kawałek tego słowa przeczytać, kiedy Duch Święty dotykał mnie, ale z kontekstu, odczułem, że z kontekstu nie będę wyrywał, chcę przeczytać go w całości. Przyznam się wam, kiedy modliłem się o słowo, a modliłem się bardzo gorąco i od długiego czasu, kiedy Bóg pokazał mi miejsce, to ja powiedziałem: Boże, dziękuję Ci, że mnie napominasz. Dziękuję Ci, że mówisz do mnie, chcę to wziąć do siebie. Wtedy słyszę głos, ale to jest słowo do zboru. Ja mówię, to nie w moim typie. To nie jest w moim typie. Ja tego słowa nie będę czytał w zborze. Duch Święty mówi, będziesz go czytał. Będziesz go czytał, dlatego że tak bardzo was kocha. Tak bardzo was kocha, że chce uzdrowienia, chce zbawienia. Chce czegoś więcej z naszego życia niż tylko powierzchowne, radosne, powiedzmy powierzchownie. On bardzo, bardzo nas kocha. Dlatego posyła takie słowo. Wiecie, kiedy zacząłem czytać to słowo, kiedy zacząłem się wgłębiać, zacząłem zobaczyć, jak Bóg bardzo wielkiej swojej dobroci i miłości kocha każdego z nas. Jak On bardzo kocha każdego z nas. Już wyrwie tylko ten werset, który tutaj mówi, że On zazdrośnie chce mieć Ciebie, chce mieć Ducha Świętego, który jest w Tobie, dla siebie. Tylko dla siebie, tam jest napisane. Ja to napisałem dużymi literami. Tylko dla siebie. Bóg chce mieć Ciebie tylko dla siebie. On się nie podzieli z Tobą ze światem. On się nie podzieli z Tobą z czymkolwiek innym. On chce Ciebie mieć dla siebie. Czy pomyślałeś kiedyś w życiu, że ktoś jest o Ciebie zazdrosny? Kiedy dowiedziałeś się może, że ktoś zazdrości o Ciebie, jest zazdrosny, czy nie poczułeś się trochę lepiej? Jest ktoś jednak, kto jest zazdrosny o mnie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg jest bardzo mocno zazdrosny o Ciebie. I On nie ma zamiaru dzielić się ze światem ani z kimkolwiek Twoją osobą. On chce mieć Ciebie dla siebie. Żeby przybliżyć ten przykład, chciałbym powiedzieć, Przemek mnie tutaj, grupa uwielbienia cała, natchnęła mnie, kiedyśmy uwielbiali Boga, kiedy modliliśmy się, śpiewaliśmy. I ostatnie dwie pieśni, któreśmy śpiewali, tam jest: serce oddaję Ci i duszę, Panie mój. Weź całe moje życie. Natchnęło mnie to. Żeby to wyjaśnić, to słowo, które będziemy chcieli za chwilę rozważać, to chcę przybliżyć taki przykład. Każdy człowiek składa się z trzech rzeczy. To jest duch, dusza i ciało. Zgadza się? Jest duch, dusza i ciało. Słowo Boże często, zwłaszcza w Starym Testamencie, gdybyście czytali, zwłaszcza w Starym Testamencie, duch jest nazwany sercem. Bardzo często jest nazwany sercem. Kiedy mowa jest o sercu, możesz wiedzieć, że mowa tam jest o duchu. To jest właściwa osoba, ta naprawdę ten rdzeń człowieka to jest duch. I Słowo Boże mówi wyraźnie, że każdy zgrzeszył, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To się zaczęło na początku, kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył. I wiecie, duch jest martwy. Duch jest martwy do tego momentu, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby wykupić nas, aby nasz duch mógł być zbawiony. Aby nasze serca mogły być oczyszczone. I to jest coś niesamowitego, że to nie mogło być w inny sposób się stać, jak tylko przez ofiarę. Wcześniej w Starym Testamencie były składane ofiary za grzechy. Często taka ofiara przybliżała także baranka, który był bez skazy, bez mazy. To był jednoroczny baranek, najlepszy ze stada, najpiękniejszy, najlepszy, najbardziej dorodny. Ten baranek był składany, zabijany na ofiarę. Wcześniej przed ofiarą osoba, która składała ofiarę za grzech, często kładła ręce na niego, taka była procedura, na obraz tego, że te grzechy zostały złożone na ofiarę. Potem został złożony w ofierze. I wiecie, to było na jakiś czas, ale znowu człowiek grzeszył i znowu była potrzebna ofiara i znowu, a i tak do końca nie był w stanie być wyzwolony i wolny. Dopiero Jezus Chrystus, kiedy przyszedł jako Baranek Boży, jako Syn Boży, przyszedł na ziemię, zostawił wygodne niebo, jak ci śpiewaliśmy w jednej pieśni, zostawił wszystko, aby przyjść i zbawić ciebie i mnie. On oddał swoje życie za mnie na krzyżu Golgoty. I to jest ofiara jedna, jedyna ofiara doskonała, której nie trzeba powtarzać, której nigdy już nie ma potrzeby powtarzać, ani niczego nie zrobisz więcej, dlatego że On wykupił ciebie i mnie. Jego święta krew wykupiła mnie. To jest doskonały obraz, że kiedy przyszedłem do Niego właśnie, kiedy przyszedłem i zawołałem: Panie, ratuj, bo jestem grzeszny i nic z tym nie potrafię zrobić, to On dał mi dar swojego życia. I zabrał mój grzech. Halleluja. I wiecie, kiedy
Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, kiedy się nawracamy, nasz duch ożywa. Jest nowym stworzeniem. Amen. Słowo Boże mówi, że jesteś nowym stworzeniem. Słowo Boże mówi, stare przeminęło. Wszystko stare przeminęło. I to się dzieje w jednym momencie. Halleluja. To jest niesamowite. To się dzieje w jednym momencie. Powtórzę to jeszcze raz. Jezus Chrystus, kiedy przychodzisz do Niego, poprosisz Go o przebaczenie, poprosisz Go, aby Twój duch mógł być żywy, żeby mógł Cię ożywić, żeby dał nowe stworzenie, nowego ducha włożę w ich serce, w ich ciało. Amen. Tak jest napisane. Kiedy poprosisz Go, to się dzieje i to się dzieje w jednym momencie. Na to nie czekasz 30 lat, na to nie czekasz całe życie, to się dzieje w tej sekundzie. Powiem wam przykład. Miałem 11 lat i kiedy usłyszałem Słowo Boże, że wszyscy zgrzeszyli, dotkło mnie tak mocno, że ja zobaczyłem tylko siebie grzesznego. Jakby tam było, wiecie, może 200 ludzi, a ja widziałem, że jeden grzesznik siedzi tutaj i to jestem ja. Skoro Boże Słowo, skoro Bóg mówi, że wszyscy, to nie ma opcji. Wszyscy. Poczułem się tak grzeszny, tak okropnie się poczułem. 11 lat miałem wtedy. Poczułem, że nie mogę tak żyć dalej. Nie mogę tak żyć dalej, dlatego muszę coś z tym zrobić. Ale no dobrze, że było dalej słowo mówione. I ten kaznodzieja mówi, możesz przyjść i wyznać swoje grzechy. Każdy, kto wyzna przed Ojcem imię Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. I to zrobiłem. I wiecie, to się stało tak. W jednym momencie. Oczywiście płakałem bardzo wiele. To trwało kilka minut. Ale Pan zbawił mnie w tym momencie, kiedy postanowiłem. Mój duch zaczął żyć, nowe stworzenie. Wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Całe niebo zaczęło się cieszyć i radować. Coś niesamowitego stało się w moim życiu. Mój duch stał się nowym stworzeniem. Ale to jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek. Jest duch, dusza i ciało. I słuchajcie, nasz duch, kiedy jest nowonarodzony, kiedy jest zbawiony, kiedy Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie, a Ty przyjąłeś to. Jesteś nowym stworzeniem. Twoje grzechy są przebaczone. On dał Ci swój płaszcz sprawiedliwości. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteście sprawiedliwi? Halleluja. To jest dość ciężkie pytanie. To jest dość trudne pytanie. Ale trzeba na nie odpowiedzieć. Nie jestem sprawiedliwy, bo jestem taki sprawiedliwy. Ale wiecie, ktoś, kto jest sprawiedliwy, dał mi swój płaszcz. Halleluja. Kiedy idę, to nie patrzysz się na mnie, ale patrzysz się na Jego płaszcz. A wewnątrz jest duch, który jest odnowiony, odrodzony z Chrystusa, odrodzony ze z Bożego Słowa. To jest cudowna wieść. I teraz idźmy dalej. Jest duch. Kiedy na nowo się narodziłem, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, kiedy wyznałem swoje grzechy, jest jeszcze dusza. I tu już nie jest tak łatwo. Tu jest trochę ciężej. Bóg robi w jednym momencie cud. Halleluja. Ale wielu ludzi, wielu wierzących ludzi zostało na tym etapie i to jest złe. To trzeba zmienić. Dlatego, że jest dusza i ciało. A Bóg chce Ciebie całego, jak żeśmy przed chwilą powiedzieli. On nie zadowoli się tylko jedną częścią. On chce Ciebie całego. On Ciebie stworzył doskonale i On chce Ciebie w całości. On nie odgraniczył, że to ciało jest takie ciało, wiecie, bo on musi kiedyś umrzeć i ono jest takie marne, takie schorowane, takie. To jest tylko ciało, ale duch jest cenny i duch. Bóg Ciebie umiłował całego, w całości. Duch, dusza i ciało. Bez skazy i bez nagany. Zachowany na co? Na dzień Chrystusowy. Tak ma być. Dlatego mówmy dalej. Dusza, każdy z nas ma duszę. Każdy człowiek. Dusza to są myśli, emocje. To jest wola. Czujesz smak, zapach. Słyszysz, widzisz, mówisz. Posługujesz się. To jest dusza. Nasze myśli. I wiecie, to wymaga przemiany Ducha Świętego. To wymiana przemiany Ducha Świętego. Kiedy Twój duch już jest odrodzony, kiedy na nowo się narodził, Duch Święty przychodzi do Niego. Przychodzi, aby współdziałać z Twoim duchem. I wiecie, w duchu zawsze jest dobrze. W duchu zawsze się dzieje dobrze. Nawet kiedy jesteś w bardzo ciężkim sytuacji, w bardzo ciężkim dołku, kryzysie, w czymkolwiek jesteś, chcę, żebyś to wiedział, że Twój duch ma się dobrze. Twój duch jest cały czas nienaruszony, jest w nim, jesteś nowonarodzony i jesteś blisko Boga. Twój duch jest blisko Boga, ale jest dusza, która nie jest tak łatwo, bo twoje uczucia mówią ci, że się masz źle, że się źle czujesz, że cię boli. Twoja dusza mówi ci, że ktoś ci krzywdę wyrządził i nie możesz sobie z tym poradzić. Twoja dusza mówi ci, że widzę moje oczy i tak nie będzie. To jest zupełnie inaczej. Twoja dusza mówi ci bardzo dużo, wiele rzeczy. I Słowo Boże mówi, że dusza i ciało musi być podporządkowane, poddane duchowi. Dlatego, że duch, z ducha
wypływa życie. Wypływa życie. I jeżeli byśmy postępowali według duszy, to nasze życie będzie wyglądać tak, jak wyglądało przed nowonarodzeniem. Będziemy robić dalej to samo, co robiliśmy, mówić będziemy dalej to samo, co mówiliśmy, co ma być, to będzie, jest śnieg, to jest śnieg, jest deszcz, to jest deszcz, jeżeli źle się czuję, to będę biadolił, jeżeli dobrze się czuję, to będę skakał. I to jest dusza. I dusza, w duszy nie ma nic złego. Bóg stworzył naszą duszę, ale Bóg chce, abyśmy podporządkowali to duchowi. I Duch Święty współpracuje i działa w naszym duchu, abyśmy pracowali, abyśmy słuchali, abyśmy pracowali nad naszą duszą. Aby to właśnie tam stąd wypływały inspiracje, wypływało to dobre. Właśnie, skąd się ma wziąć dobre? Kiedy się na nowo narodziłem, ja nie wiedziałem nic, co mam robić. Więc ja nie wiedziałem nic, co mam robić. Ja wyszedłem z tego pomieszczenia, byłem szczęśliwym człowiekiem, najszczęśliwszym na świecie, ale zastanawiałem się, co będzie jutro. Myślałem sobie, jak to się żyje, jak się człowiek na nowo narodzi. Jak to się żyje? No tak po mojemu, to teraz bym powinien iść do nieba. Ale miałem 11 lat, miałem jeszcze plany życiowe niesamowite. Słuchajcie, tu się zaczyna życie. Tu się zaczyna życie. Jest Słowo Boże. Halleluja. Amen. Duch Święty zawsze współpracuje ze Słowem Bożym. Duch Święty i Słowo Boże to są dwie osoby, powiem tak, dwie osoby nierozerwalne ze sobą. Nie możesz odgraniczyć Ducha Świętego, nie mając Słowa Bożego i nie możesz odgraniczyć Słowa Bożego. Niektórzy ludzie mówią, ja to tylko Słowo Boże. Słowo Boże, litera w literę i absolutnie nie wychylę się ani tak. Ja nie przyjmuję obecności Ducha Świętego, ja muszę mieć Słowo Boże. To jest litera. Tak, żeśmy powiedzieli. To jest dokładnie. Możesz wziąć każdą książkę i zrobić to samo, co tak myślisz. Dlatego Słowo Boże zawsze jest nierozerwalne z Duchem Świętym. Duch Święty jest osobą, która pisał Słowo Boże. Duch Święty jest osobą, która inspirował ludzi do tego, aby zapisać Boże Słowo. Aby Jego myśli przedstawić na papier, na to, aby to można było odczytać. I Duch Święty jest osobą, która chce Cię wprowadzić w to Słowo. Halleluja. To jest dobra nowina. Trochę zakłopotani wyglądacie. Ale to jest dobra nowina. Nie jesteś sam. Kiedy Słowo Boże zaczynasz czytać i wiecie, kiedy ja zacząłem martwić się i myśleć, to ktoś podarował mi Słowo Boże. To było coś niesamowitego. Nie umiałem czytać Słowa Bożego, nie wiedziałem jak czytać. Zacząłem od początku i gdzieś przy czwartej Mojżeszowej poddałem się. Tam, gdzie zaczęły się rodowody. Poddałem się i wycofałem się. Mówię, nie, trzeba inaczej. Ale ktoś zaczął czytać na nabożeństwie, na spotkaniu, którym byłem, zaczął czytać z Nowego Testamentu o Jezusie. Tam było coś, co mnie zafascynowało, więc zacząłem od Nowego Testamentu Słowo Boże czytać. Zacząłem od Ewangelii. Wiecie, w Ewangelii Jana byłem położony na łopatki już. To było to, co mnie dotykało. To było dla mnie zrozumiałe, jako dla dziecka 11, 12, nie wiem, ile miałem lat wtedy. To było kilka lat po moim nawróceniu. Ale Słowo Boże zacząłem czytać i widziałem coś, czego mi brakuje. Widziałem coś, że coś trzeba zrobić. Jeżeli Jezus Chrystus tak postępował, to wydawało mi się, że ludzie, którzy byli zmieniani, oni robili coś innego. Oni się zmieniali. W moich czasach, kiedy się nawróciłem, było takie słynne powiedzenie. Wtedy dużo ludzi się nawracało. Dużo alkoholików, wiecie, dużo gospodarzy. I było takie słynne powiedzenie. Kiedy ktoś mówił świadectwo, to mogłeś się spodziewać, że go usłyszysz. Kiedy gospodarz się nawraca, to pierwsze o tym dowiedzą się jego trzoda, jego bydło, jego koń, jego krowa. Wszyscy się dowiedzą w pierwszej kolejności. Bo to widać na zewnątrz. Od razu to było rozpoznawalne. Dlatego, kiedy duch twój się odrodzi, kiedy jesteś nowym stworzeniem, twoja dusza automatycznie chce podobać się Bogu, chce służyć Bogu, chce szukać czegoś innego. Jeżeli przedtem przeklinałeś, to teraz szukasz słów, które by mogły oddać chwałę komuś innemu. Jeżeli przedtem kłamałeś, to teraz chcesz szukać prawdy. Jeżeli przedtem robiłeś inne rzeczy, różne rzeczy, tak jak Słowo Boże mówi, że kiedyś byliście w takim i w takim miejscu, ale zaniechaliście to dla tego, który was powołał. Chcesz robić coś innego, w Słowie Bożym znajdziesz doskonałą Bożą wolę, aby uprowadzić, aby poprowadzić w duszy. I wiecie, dusza jest niesamowitym, ważnym elementem w naszym życiu. Ja Bogu tak dziękuję za duszę. Psalmista, popatrzcie, chociaż w Starym Testamencie bardzo dobrze rozumiał, co to znaczy duch, dusza i ciało. On w 103 chyba psalm mówi tak, błogosław duszo moja Panu. Pamiętacie taki psalm? Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I tam dalej jest, on przebacza wszystkie winy, leczy Twoje choroby i tak dalej, nasyca dobrem życie Twoje.
Psalmista dał myśl. Zwróćmy uwagę, co on mówi. Błogosław duszo moja Panu. On to mówi swoimi ustami. Daje mi do zrozumienia, że w duchu jest chwała i uwielbienie, jest błogosławieństwo, ale dusza jakoś tak się ociąga. I on zachęca tym samym duszę do tego, aby błogosławiła Panu, gdyż to w duchu się dzieje. Dlatego zachęcajmy nasze dusze do tego, aby błogosławić Panu, aby Jemu służyć. Wiecie, ja wam powiem, że mało takich chwil w życiu będziesz miał, że będzie ci się naprawdę chciało. Więcej ich będzie tych, których masz niechęć, kiedy masz zmęczenie, kiedy nie wydaje ci się, że to jest dobra pora. Ale to ty masz zdecydować w duszy, podporządkować duchowi. To Duch Święty zawsze chce uwielbiać Boga, z twoim duchem razem współpracować. A ty w swoich myślach masz to przejąć i zdecydować, stanąć, pomimo że się źle czujesz, pomimo że jesteś zaspany, masz zdecydować, stanąć, bo to jest dusza. I dusza ma być podporządkowana. Może ktoś powiedzieć na to amen? Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy umieli podporządkować całe nasze życie, aby być użytecznym, aby być bliskim Bogu. Wielu ludzi jest takich, którzy pozostało na tym, że ja się nawróciłem i tak już zostanie. I wiecie, mogę robić co chcę, bo i tak jestem zbawiony. Nie do końca tak jest. Podporządkowujmy całe nasze życie. Bóg jest zazdrosny o nasze życie. Bóg jest zazdrosny o ciebie, o Ducha Świętego, któremu dał mieszkanie w tobie. On jest zazdrosny o ciebie. Ja to potem wytłumaczę, dlaczego tak jest. Zostało nam jeszcze ciało. Na temat duszy jeszcze byśmy mogli powiedzieć trochę, ale chcę przejść do słowa, które czytaliśmy. Mi się to tylko tak przypomniało, kiedy grupa śpiewała "Serce oddaję Ci". To jest ten moment, to jest ten cudowny moment. Boże, oddaję Ci serce. Oddaję Ci mojego ducha. Ale też oddaję Ci moją duszę. Chcę, żeby wszystko było Tobie poddane. Tam jest powiedziane, rób ze mną, co chcesz. Boże, to ja chcę się poddać Tobie. Ja chcę wyczekiwać, co Ty chcesz ode mnie i ja chcę zdecydować. Ja chcę być współudziałowcem w tym, co Ty chcesz zrobić. Ja nie wierzcie w takie suwerenne działanie. Bóg daje Ci zawsze możliwość. On nigdy nie zrobi czegoś, że tak miało być i tak będzie. On daje Ci zawsze możliwość i decyzję do wyboru. To jest Twoja decyzja. Czy Ty postanowisz? Czy zdecydujesz i zaczniesz to robić? To jest dusza. Jest jeszcze ciało. Wiecie, i nasze ciało to jest coś, co najbardziej lubię mówić. Coś niesamowitego. Nasze ciała, dbamy o nie, szanujemy je, pielęgnujemy, leczymy, ćwiczymy, żeby były zdrowe. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. I nasze ciało jest mieszkaniem Ducha Świętego. Tydzień temu chyba słyszeliśmy, tak? Tydzień temu słyszeliśmy Słowo Boże, które mówi wyraźnie o tym, że czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią dla kogo? Dla Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego. Wiecie, to ciało, które ludzie często pogardzają nim i mówią, nawet ludzie wierzący mówią, ciało to ciało, ale Duch jest ważny. Jeżeli takie ciało, to Bóg zamieszkał właśnie przez Ducha Świętego w nim. Tak bardzo ceni twoje ciało. Tak bardzo chce, abyś o niego dbał i szanował. Chcę, żebyś zadbał o świątynię. Żeby nie była, słyszeliśmy tydzień temu, nie będę powtarzał, żeby nie była w kiepskim stanie. Żeby nie była ona zaniedbana przede wszystkim. Ale też, żeby tam była chwała, żeby tam była obecność, żeby tam było dobro. Żeby Boże zaopatrzenie, żeby się tam mogło przejawiać. Halleluja. I Bóg chce zadbać o nasze ciała. I powiem wam tak. Z ciałem to my mamy najwięcej problemów. Jak z duszą mamy trochę, tak z ciałem najwięcej. Dlatego, że kiedy Duch pobudza ciebie, ja wam dam taki przykład. Kiedy przychodzę na modlitwę, przychodzę na spotkanie i Duch pobudza mnie, uwielbiaj Pana. Skąd to wiem? Bo psalm mówi, jak żeśmy czytali, będę błogosławił Pana. Będę błogosławił Jego imię. Jeden psalm mówi, będę błogosławił Go w każdych okolicznościach. Czy na nabożeństwie jest dobra okoliczność, żeby błogosławić? Jest dobra. Okej, zgadza się. Jesteśmy biblijni. Jest dobra okoliczność, więc będę błogosławił w okolicznościach każdych. Będę błogosławił Pana. I w duchu już tam wrze, już tam gotuje. Duch Święty chce rozpalić ciebie. Ale w swojej duszy myślę sobie tak. Ale się czuję trochę źle, trochę słabo. Może nie będę stał, usiądę. Myślisz sobie i dajesz decyzję do swojego ciała. Albo zaczniesz uwielbiać, albo nie zaczniesz uwielbiać. Otworzyć te usta, czy ich nie otworzyć? Wielu ludzi sobie myśli tak, Boże, jak przyjdziesz i otworzysz moje usta, to Cię będę chwalił.
Chcę wam powiedzieć, jak Bóg przyjdzie i otworzy twoje usta, a ty to musisz zrobić. To musisz zrobić ty. To jest twoja wola. Bóg nikogo na siłę nie zmusi, aby go wielbił. Nikogo nie zmusi, aby podjął decyzję taką czy inną. Bóg jest naprawdę Bogiem miłosiernym. On uszanuje każdą twoją decyzję, ale jego wolą jest, abyś to robił, wielbił go w duchu. Dlatego posyła Ducha Świętego, aby pobudzał twojego ducha, aby z kolei dusza była posłuszna duchowi i abyś otworzył swoje usta, abyś otworzyła swoje usta i zaczął wielbić Boga. Wypowiadać te słowa i wypowiadać te słowa nawet tak, od takich słów jak Dawid. Błogosław, duszo moja, Panu. Duszo moja, ja wiem, że ci się nie chce dzisiaj, ale ja ci nakazuję, zacznij błogosławić Pana, bo On jest dobry. On przebacza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje choroby. On cię nasyca dobrem. On wieńczy miłością i łaską twoje życie. Amen? Tak jest. I nasze usta, my możemy zdecydować. My możemy zdecydować, że nasze usta, nasze ciało zacznie się poruszać. Wiecie, tak często się zdarza, że stoimy, uwielbiamy Pana. Ja daję taki przykład. Uwielbiamy Pana i dziękujemy Mu. I Twój duch pobudza Ciebie, żeby podnieść ręce do Króla, żeby podnieść ręce do Boga. Nawet ktoś z prowadzących może zachęca do tego, bo to jest biblijne całkowicie, chcę Was upewnić. Słowo Boże mówi o tym. Podnieś swoje ręce do Pana. I Twój duch aż się pali do tego, żebyś zaangażował swoje ciało. Ale Twoja dusza ma decydujący z tym kierunek, żeby podać impuls do ciała, aby ręce się podniosły albo nie. I wiecie, teraz patrzysz tak, te ręce już nie wiadomo, czy wyrwą, czy nie wyrwą do góry. Rozglądasz się, no ale trzy ławki dalej siedzi Twoja sąsiadka i ona Ciebie bardzo dobrze zna. No co ja taki będę podnosił ręce do góry, a przecież ona wie, jakie jest moje życie. Wtedy musisz zdecydować w duszy, czy sąsiadka jest ważniejsza dla ciebie, czy Bóg. W swojej duszy musisz podjąć decyzję, kto jest dla ciebie najważniejszy. Wtedy musisz zadecydować, czy to Bóg jest najwyższym, tak jak mówi o twoje usta, czy tylko ci się wydaje i tak słowami sobie rzucasz, bo wszyscy tak mówią. Wtedy podnosisz swoje ręce i angażujesz swoje ciało. Podnosisz ręce wysoko, angażujesz swoje ciało, nie ma dla ciebie znaczenia w ogóle nic. Podporządkowujesz swoją duszę, swoje ciało, twój duch jest żywy dla Boga i uwielbiasz Boga. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Ani na tej górze, ani na tamtej górze, ale prawdziwi czciciele, co będą robić? Uwielbiać, chwalić Boga w duchu i w prawdzie. W swoim duchu, duszy i ciele. Będą uwielbiać Go na każdym miejscu. Tak się dzieje, możesz to zrobić, naprawdę. Ja wam chcę powiedzieć przykład. Teraz zerknęłem okiem tutaj na Darka. Siedzi tutaj z przodku koło mnie nasz kochany brat, przyjaciel. I wiecie, gdybyście kiedykolwiek potrzebowali, bo tego się trzeba uczyć, aby uwielbiać Boga, aby angażować swoje ciało, aby nie stać w swoim miejscu jednym. Kiedy ja zacznę się modlić, wielbić Boga, stoję gdzieś tak powiedzmy blisko Darka, ja wam chcę powiedzieć tak, że ten człowiek wie, jak zaangażować swoje duszę i ciało od razu. Zgadza się? Jeżeli przychodzi modlitwa, wielu z nas potrzebuje rozpędu do tego, aby przyjść przed Boży tron. Ja wam powiem, że On jest od razu przed Bożym tronem, kiedy przychodzi w modlitwie. Niektóry z nas potrzebuje jakichś biegów, żeby... On ma od razu piąty bieg. Startuje z jedynki, zrzuca piątkę i od razu jest przed tronem Bożym. Od zera do setki 3 sekundy. Uwielbia Boga. Wiecie, kiedy chciałbyś się nauczyć wielbić Boga, to siądź za Darkiem. Darek, niech Cię Bóg błogosławi obficie i całą Twoją rodzinę. Jesteś zachętą dla nas. Kiedy wchodzisz w uwielbienie, kiedy przychodzisz i dla Ciebie nie ma żadnego kłopotu, podnieś ręce, wyjść, podskoczyć. Zaangażujesz swoje ciało, swoją duszę bez żadnych kłopotów. To jest kwestia wypracowania. My musimy otworzyć się na to. Ja wam powiem, co się dzieje, kiedy duch Twój chce uwielbiać Boga i robi to gdzieś tam w środku, a Ty stoisz w miejscu i masz inspirację do tego, żeby zacząć coś robić, żeby się poruszać, żeby coś zrobić w ciele, a nie robisz tego. Dalej stoisz tak w miejscu. Twój duch wtedy nie czuje się jak w świątyni, ale jak w więzieniu. Po prostu w swoim ciele, w swoją duszą możesz uwięzić ducha. I dlatego często Bóg mówi o uwolnieniu. I to nie chodzi o uwolnienie od jakiejś mocy ciemności. To nie chodzi o uwolnienie od jakichś niesamowitych, strasznych rzeczy. Po prostu uwolnienie twojej duszy, twojego ducha.
Twojego ducha, żeby on mógł uwielbiać swobodnie Boga. Zgadzacie się ze mną? Ktoś może pomachać ręką, że się zgadza ze mną? Chcecie uwolnić swojego ducha, żeby mógł zawsze wielbić Boga w każdych okolicznościach, to zacznijmy się tego uczyć. Słuchajcie, to jest rzecz, którą trzeba robić. Przypomniał się mi taki przykład. Kiedyś wiele lat temu, ja już może to mówiłem na tym miejscu, ale wiele lat temu pracuję zawodowo, naprawiam samochody. I wiele lat temu przytrafiła się mi taka sytuacja. Przyjechał do mnie, tak się mi wydaje teraz, bo to było kilka lat, starszy pan samochodzikiem, małym samochodzikiem i bardzo mnie prosi, żebym mu spróbował popatrzeć, pomóc w tym samochodziku, bo ledwo co do mnie dojechał. Mówi, kiedy przyjechałem do ciebie tym autem, to ledwo co szarpało, prychało, trzaskało coś. I nie wiem, czy on się rozsypał, czy ten samochód jeszcze będzie chodził. Nie wiem w ogóle. Popatrz się na niego, czy się da coś z tym zrobić. Jedzie mały samochodzik, trzycylindrowy silnik, jakiś 60 koni, kto rozumie. Ja, kiedy zostawiłem ten samochód, popatrzyłem się, co się dzieje, rzeczywiście miał rację, ledwo co to się toczyło. Zacząłem naprawiać. I wiecie, przyczyna była taka, że na trzy cylindry chodził tylko jeden. Ten drugi tak trochę, czasami tam się odezwał, kiedy szarpło trochę, ale trzeci w ogóle. Kiedy zacząłem naprawiać i naprawiłem, żeby te cylindry wszystkie pracowały, kiedy to chodziło, akurat stało się tak, że zrobiłem próbę i on przyszedł, ten właściciel, załamany, pyta się, da się coś zrobić, czy się nie da coś zrobić. I ja mu mówię, daję mu kluczyki, mówię, spróbuj, czy teraz jest lepiej, czy nie. On siadł do tego samochodu i wiecie, kiedy zobaczyłem, spiskiem opon ruszył z mojego placu i wiecie, ta wyraz twarzy była, jakby miał G60, przeciążenie na buzi. W tym małym samochodziku, w którym naprawdę tak wiemy dobrze, że szału nie ma przy trzech cylindrach, on poszedł naprawdę jak strzała, przyjechał tak zadowolony, tak zaskoczony, tak niesamowicie wdzięczny, że mówi, że ten samochód chyba nigdy tak nie chodził. Tak fajnie i mocno. I wiecie, kiedy już pojechał, kiedy to wszystko było, minęło, to Duch Święty zaczął do mnie mówić. I mówi tak, duch, dusza i ciało, tak jakby trzy cylindry. Wielokrotnie w naszym życiu pracuje tylko jeden cylinder. Czasami w naszym życiu pracują dwa i wydaje nam się, że niesamowity zryw. Ale Bóg chce, aby wszystkie trzy cylindry dobrze pracowały. Abyś przychodził przed Jego oblicze w całym sobą. Żebyś przychodził jako duch, dusza i ciało, całą osobą. Dlatego, że On ciebie ukochał w całości. On ciebie stworzył w całości jako doskonałą osobę na swoje podobieństwo i na swój obraz. I dlatego tak ważne jest, abyśmy cali siebie oddawali. Abyśmy cali oddawali, jak śpiewaliśmy, serce oddaję Ci. I duszę, Panie mój, chcę, abyś mnie całego wziął. Chcę, abyś mnie całego zaangażował. To ja chcę się zaangażować. Dlatego angażujmy. To jest nasza decyzja, to jest nasz wybór. Chcielibyśmy zrobić ten krok. Zróbmy ten krok, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze. Wiecie, ja już przestałem, nawet ograniczam modlitwy. I to jest też niewłaściwe, kiedy modlę się czasami. Nie wiem, może spróbujecie tak, ale ja wam powiem. Czasami się modlimy tak. Boże, proszę Cię, żebym nie zaspał rano. Modli się ktoś tak? Jeszcze? Słuchajcie, ja wpadłem na genialny pomysł. Nastaw budzik. Zrób coś, żeby pobudzić. Zrób coś, żeby wyprzedzić. Boże, tak Cię proszę, żeby się mi chciało. Chcę powiedzieć, że Bóg zrobił naprawdę wszystko. On dał Ducha Świętego do Twojego serca. To Ty masz zrobić następny krok. To Ty masz zrobić następny krok. Wiecie, ja wam powiem, to nie tylko to, że On chce pobudzić Tobie, żeby Ci się chciało, ale to Ty masz innych pobudzać, żeby się im chciało. Jest tak? Dlatego, że w Tobie jest Duch Święty. Duch Święty, ten sam Duch Święty, który działał przez Chrystusa, przez Jezusa, kiedy chodził po ziemi. Ten sam Duch Święty, który działał w Dziejach Apostolskich. Duch Święty działa w Tobie i On chce, abyś Go uwolnił, abyś Go wypuścił, aby ta ręka, która drży, nie złapał jej, ale żebyś pomógł, żebyś zaklaskał, żebyś zrobił to, do czego Cię pobudza. To nic, że może nie trafisz w rytm, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, aby pobudzić całego siebie do uwielbienia, do chwały Bogu. Jeżeli jesteś cały dla Boga, to cały dla Boga. Wróćmy teraz może do słowa naszego. Nie prosicie, nie macie, bo nie prosicie. Bóg mówi bardzo z troską w tym słowie. Bóg mówi, to jest napomnienie, to jest bardzo mocne napomnienie. Ale Bóg mówi tutaj do naszych serc. Bóg mówi do naszego ducha, do naszej duszy i do naszego ciała. Mówi, że nie macie, bo nie prosicie.
Wiele jest w naszym życiu tak, że ograniczamy się do tego, że Boże, a tym to Ci głowy nie będę zawracał. Chcę Wam wybić to, te teorie. Zawracaj Bogu głowę każdym problemem, każdą rzeczą, każdą sytuacją. Mów do Niego wszystko. Mów i proś. Przychodź i proś. Przychodź do Niego i wołaj. Nigdy nie zostawiaj czegoś bez, tak po prostu, tak luźno. No bo wydaje Ci się, że inni sobie jakoś z tym poradzili, ja to zostawiam tak. Zacznij się modlić, zacznij prosić. Słuchajcie, takie widzenie, które miałem kilka lat temu. Długo zastanawiałem się nad nim. Kiedyś chyba na spotkaniu modlitewnym już się podzieliłem nim. Ono dotyczy bardzo mocno tego miejsca. To było kilka lat temu, kiedy podczas modlitwy o Kościół, o zbór, o pastora, o radę starszych, modlicie się o pastora, tak? Amen? Modlicie się o radę, o zbór nasz? Modlicie się, żeby przychodziły osoby, aby mogły być zbawiane? Módlcie się o to. Wiecie, i modliłem się podczas takiego czasu, kiedy modliłem się o zbór, bardzo gorliwie, Duch Święty dał mi obraz. I kiedy wychodziłem z tego pomieszczenia, po tych właśnie schodach, to przychodzę na dół, na te drzwi skrzydłowe, które są otwierane na dwie strony. Były otwarte obydwa skrzydła. I słuchajcie, tam w szatni było niesamowicie stoły w białych obrusach, niesamowicie zastawione stoły. Jakie tam były smakołyki, jakie tam były rozkoszne rzeczy, jaki tam był obiad, jakie tam były przystawki. Słuchajcie, owoce, co tam było na tym stole, to ja stanąłem na tym spoczniku i zdumiałem, naprawdę zaskoczyło mnie to. Widziałem już wiele rzeczy, ale to było coś, co przerosło moją duszę, moje wyobrażenie. Coś, co mnie przerosło. I wiecie, przy tych drzwiach tutaj, gdzie książki są, stoi osoba, która zaprasza do tych stołów. Wszędzie są miejsca, dla wszystkich było miejsce, dla wszystkich było dosyć miejsca za stołami, dla wszystkich było przygotowane. Ludzie właśnie wychodziliśmy tutaj z nabożeństwa, wychodziliśmy ze spotkania. I osoba, która witała i zapraszała do stołów, patrzę się, to jest sam Jezus Chrystus. Kiedy Go zobaczyłem, coś we mnie zupełnie jakby się odrodziło. Kiedy Go zobaczyłem, to wiecie, te stoły to już było w cieniu. Zobaczyłem Jego wyraz twarzy, Jego obraz jak serdeczny, jak bardzo, bardzo chciał wszystkich posadzić za tym stołem. Każdego dużego, małego, dorosłego, dziecko chciał, miał miejsce dla wszystkich. Każdy tam miał dosyć miejsca, a jedzenia było naprawdę jeszcze na 3 razy tyle. I On wyciąga swoje ręce i tak serdecznie zaprasza do tego stołu. Ja stanąłem na tym schodku ze zdumienia. Nie wiedziałem, gdzie patrzeć, czy na Niego, czy na stół. Raz tu patrzę. I wiecie, przelatuje koło mnie młody chłopak i on wyciąga do Niego ręce, Pan Jezus, żeby Go przytulić, żeby Go zaprosić do właśnie na jedno z tych miejsc za stół. A on przybija piątkę na tę jedną rękę Pana Jezusa. Podleciał do stołu, złapał tam kilka winogron i poleciał do wyjścia. Na razie. Pan Jezus popatrzył się za Nim i chciał jeszcze powiedzieć, że przecież jest miejsce dla Niego. Że głodny nie może lecieć. Ale On nawet się nie odwrócił, poleciał. Za chwilę widziałem jakieś starsze, w średnim wieku może starsze małżeństwo. Podchodziło, przyjęli zaproszenie. Bardzo kulturalni ludzie, ukłonili się, przyjęli zaproszenie. I mówią, a my tutaj tak z kraja sobie, tak z brzegu, wiecie, tak po wiślańsku mówi się z kraja. To mnie tak z kraja, tak na rogu. Tak sobie tutaj siedniemy. Usiedli za tym stołem, odsunęli krzesła tak trochę jakby chcieli. Bo my jesteśmy na diecie, mówią. Ale popatrzymy. I Pan Jezus zaprasza wszystkich po kolei. Wiecie, to widzenie się skończyło. I zobaczyłem, jak wiele Bóg ma przygotowane do Twojego i do mojego życia. Jak wiele On ma do zaoferowania dla Ciebie i dla mnie. Jak wiele błogosławieństwa i bogactwa jest przy Jego stole, a my tak mało korzystamy. Chciałbym powiedzieć, że to się działo na dole. Nie mogłem zrozumieć długo, dlaczego to tutaj nie było tych stołów, ale tam. Dlatego, że większość czasu Bóg chce, abyś spędzał z Nim właśnie. Tutaj przychodzisz na godzinę, na dwie, ale większość czasu spędzasz właśnie w osobności, w pracy, w domu, w rodzinie, gdziekolwiek. Dlatego On chce, aby te stoły były cały czas zastawione. One były tam na dole, one były po wyjściu z tego. Więc chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma zastawiony stół cały czas, wobec nieprzyjaciół nawet, Psalm 23 mówi. Zgadza się? Wobec nieprzyjaciół Twoich. Jeżeli masz jakiś nieprzyjaciół, jeżeli to jest choroba, jeżeli to jest jakaś niemoc, jeżeli to jest nieprzyjaciel, tak? Jeżeli to jest jakakolwiek przeciwność w Twoim życiu, to Bóg chce zastawić stół wobec tych nieprzyjaciół. Pokazać im, jak to Ty jesteś bogaty, ugoszczony przez samego Boga. Siedzisz za stołem Najwyższego.
Tak się ma dziecko, które jest dzieckiem Bożym. I Bóg chce, abyś każdego dnia siadał za tym stołem, abyś był razem z Nim. On tak naprawdę zależy Mu tak bardzo, abyś był razem z Nim. Abyś brał z tego stołu wszystko, co jest do zjedzenia. Żebyś nie był na diecie. Żebyś sobie odpuścił dietę, kiedy siadasz do Boga. Kiedy siadasz do Jego stołu. Żebyś odpuścił sobie wszystko, co sobie zaplanowałeś. To mi daje obraz, że wielu z nas ma takie sztywne reguły, że już od tego nie odstąpisz. Ja sobie postanowiłem i nic. Ale kiedy siadasz do Bożego stołu, chcę Cię zachęcić. Odstąp od wszelkich reguł. Powiedz, Panie, Ty tu jesteś władcą. Ty jesteś gospodarzem. Polecam się na wszystko, co Twoje. Nie będę wybierał, czy to jest strawne, czy niestrawne. Chcę jeść wszystko, co mi dajesz. Chcę wziąć wszystko z tego stołu, co mi dajesz. Wiecie, jako wierzący ludzie, to mi Duch Święty powiedział niedawno temu, jako wierzący ludzie doskonale potrafimy się modlić, potrafimy prosić, ale nie umiemy od Boga odbierać. Nie umiemy przyjmować. Jako wierzący człowiek potrafisz modlić się, prosić Boga, a potem odchodzisz, nie zabierając niczego. To się musi zmienić. Jakub pisze w tym liście, prosicie, a nie otrzymujecie. Często jest tak w naszym życiu, że po prostu nie bierzesz. Odchodzisz i mówisz, Boże, co ma być, to będzie. Jak dasz, to będzie. Jak nie dasz, też będzie. Wiecie, jesteś wiernym sługą Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym wiernym. Bóg chce Ci powiedzieć, że On Ciebie kocha tak bardzo za Twoją wierność, za to, że jesteś przy Nim. Ale On naprawdę chce Ci dać to, o co Go prosisz. On naprawdę chce. Ja chciałbym powiedzieć, że ostatnio na modlitwie widziałem, to były jakby składy pociągów, które z nieba podążają i stoją, zatrzymane są na jakiejś przystani z powodu tego, że nie przyjmują. Powodu tego, że nie przyjmują. W niebie uruchomione jest wszystko, kiedy modlisz się, kiedy prosisz, aby to się stało, ale po prostu tego nie przyjmują. Nie ma odbioru. Dlaczego? Dlatego, że nie masz czasu. Nie ma czasu siąść do stołu. Nie ma czasu siąść do stołu. Takie pytanie zadam. Czy Bóg jest najważniejszy w Twoim życiu? Mocne pytanie. Ja wiem. Czy Bóg jest najważniejszy w Twoim życiu? Czy nie jest nierozsądny mówić, Boże, nie mam czasu, muszę lecieć. Czy to nie przeczy z tym, czy Bóg jest najważniejszy w Twoim życiu? Czy On jest kimś, przy kim zawsze jesteś w stanie zatrzymać się? Kiedy Go widzisz, jesteś w stanie zatrzymać się, choćby nie wiadomo, co się stało. Jesteś w stanie strzelić bumelkę w pracy, jeżeli On mówi do Ciebie. Tak powiedziałem w przenośni. Czy On jest najważniejszy w Twoim życiu? Czy jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Słowo Boże mówi, że On zazdrośnie chce mieć nas dla siebie. Zazdrosny jest o Ciebie. Ja Ci powiem, kim Ty jesteś w oczach Bożych. Jesteś na pierwszym miejscu w Jego oczach. Jesteś na pierwszym miejscu w Jego życiu. Bóg, kiedy stwarzał świat, myślał o Tobie. Kiedy stworzył ten świat, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył ląd, kiedy stworzył morze, On pomyślał, że kiedyś nad to morze będziesz jeździł na wczasy. I On się cieszył z tego. Jego radość w Jego sercu naprawdę jest wielka. Bóg w swojej dobroci myśli o każdej minucie Twojego życia. On ani przez chwilę nie przestaje o Tobie myśleć. On myśli cały czas o Tobie. Słowo Boże mówi, słuchajcie, Słowo Boże mówi, że On ma Twoje włosy na głowie policzone. Ja się patrzę właśnie teraz na Wasze fryzury. Komu z nas by się chciało liczyć nasze włosy? Kto by potrafił to zrobić? Ale On wie dokładnie nawet o tym, który dzisiaj spadł i zobaczyłeś go koło lustra. On dokładnie wie o wszystko o Tobie. Jesteś numerem pierwszym. Jesteś na pierwszym miejscu. Może nie powiem numerem, bo to brzydko brzmi. Jesteś pierwszym. Jesteś najważniejszym. Jesteś Jego dzieckiem. Słuchajcie, do tego stopnia, że Jezus Chrystus poszedł oddać swoje życie. Tak bardzo Ciebie ukochał, że nawet swoje życie nie szczędził, żeby Ciebie zdobyć. Żeby Ciebie zdobyć. Jesteś na pierwszym miejscu w Bożym planie. Jesteś na pierwszym miejscu, kiedy chodzi o cokolwiek na tej ziemi. Tak bardzo Ciebie kocha. On tak bardzo Ciebie ukochał. Tak bardzo Mu zależy na Ciebie. A teraz pytanie jest, czy On jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? I to słowo nam wyraźnie mówi o tym.
Przeto poddajcie się Bogu. Wiecie, wiele lat temu, kiedy modliłem się, kiedy szukałem Boga, pytałem się, Boże, dlaczego to nie działa w moim życiu? Dlaczego to nie działa w moim życiu? Dlaczego ta sytuacja jest taka i nie mogłem sobie z nią poradzić? Dlaczego tak jest w moim życiu? A potem, kiedy było dobrze, uwielbiałem Boga i mówię, Boże, jak ja się cieszę, że już się zaczęło dobrze. Ale następna akcja znowu było inaczej. I pewnego razu słowo dotkło mnie. Dlaczego nie umieścisz wszystkiego wokół mnie? Dlaczego to ja nie jestem w centrum Twojego życia, a jestem tylko częścią Twojego życia? Dlaczego to Ty nie umieścisz mnie na najważniejszym tronie i wszystkich Twoich planów nie ułożysz dookoła mnie? O ile by było prostsze i wygodniejsze to w Twoim życiu? Wiecie, i zacząłem to robić. Zacząłem szukać Boga. Mówię, Boże, każda decyzja, którą podejmuję, najpierw pytałem się, Panie, Ty to widzisz. Ty widzisz tę sytuację, widzisz tę decyzję, czy to będzie korzystne dla Ciebie, dla nas, czy nie? Nauczyłem się mówić dla nas, dlatego że z Bogiem naprawdę życie jest cudowne. Z Duchem Świętym, z Jezusem Chrystusem możesz iść przez świat i chcę Was zachęcić do tego i to Słowo nas dzisiaj zachęca do tego, aby nie robić tego inaczej, ale tylko z Nim. Ale tylko z Nim. Jest tutaj napisane, czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie On chce mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On się nie podzieli, przed, z nikim, ze światem. Bóg Ciebie chce mieć w całości. On chce Twojego ducha, duszy, ciała, całego Twojego życia. On chce Ci błogosławić. On dał wszystko, dał całe niebo, dał całą tę obfitość i błogosławieństwo, abyś zaczął z tego korzystać. Wiecie, jak czasami nędzne jest nasze życie, kiedy my próbujemy swoimi rękami coś zdobyć, coś wypracować, coś zrobić, a już w ogóle nie rozumiem, dlaczego tak robimy, ale często chcemy na nasze zbawienie zapracować. Często chcemy zarobić sobie, żeby być lepszym, żeby być lepiej widziany. Słuchajcie, ja Wam powiem, już bardziej dobrze widziany, mile widziany nie będziesz w oczach Bożych, jak jesteś. Dlatego, że On dał najwyższą cenę, najważniejszą cenę i zbawienie jest darem. To nie jest coś, za co zapłacisz. To jest dar. To jest dar. A to, co możesz zrobić, to oddać się Jemu całości. Oddać całe swoje życie. Moje nawoływanie dzisiaj jest po to, abyśmy nie dzielili tego, że tu jest moja część w tym świecie, to jest moja funkcja w świecie, a teraz jest życie Boże. Życie Boże się kończy, zaczynam żyć w świecie. Życie w świecie się kończy, no bo niedziela rano, to trzeba żyć z Bogiem. Tak być nie może. Jakub pisze takie zdanie na samym początku, daje, skąd spory między wami? Skąd zazdrość? Skąd to się bierze? Zabijacie się o rzeczy, które naprawdę nie mają wartości. Troszczycie się i zabiegacie o to, co ja wam tak naprawdę chcę za darmo dać. Wystarczy przyjść i siąść za stół. I skąd przy tym tyle kłótni i sporów? Nawet o dobre rzeczy potraficie się pokłócić. Nawet potraficie się pokłócić, czy to Boże działanie, czy nie. A chcę tylko, żebyście usiedli przy moim stole, w mojej obecności, poświęcili mi czas, żebym to ja był najważniejszym, żebym był gospodarzem. To ja jestem Bogiem. Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, to nie widzenie, ale miałem sen. Jakiś miesiąc temu, to było przed usługą tutaj w zborze, w nocy miałem sen. Opowiem wam go. Co do snów jestem trochę ostrożny, bardzo uważnie się nim przyglądam, sprawdzam ze Słowem Bożym, bo wiecie, kiedy się najesz na wieczór, może też być sen. Dlatego trzeba sprawdzać, uważać, pilnuję, ale ten jest jak najbardziej tak. Śniło mi się, że byłem w Ustroniu, przechodziłem przez Ustroń, dokładnie wiem, w którym miejscu. Dzisiaj tam nie ma restauracji, ale widziałem, że tam jest restauracja. Był tam ogródek taki przy restauracji z tymi stolikami, z parazolami, żeby coś napić się, czegoś zjeść. Przechodzę, dużo ludzi, bardzo dużo ludzi chodziło, było to, tak przypuszczam, sezon, jakieś wakacje mogły być, słoneczny, piękny dzień. I przechodzę i zobaczę, na końcu ulicy widzę mojego przyjaciela. Bardzo dobrego przyjaciela, z którym lubię porozmawiać, z którym lubię pobyć. I wiecie, z daleka, kiedy się widzimy, już od razu machamy do siebie, spotykamy się, widzimy, tutaj jest jakaś knajpka, jakaś restauracyjka, może siąść, pogadać, więc od razu siadamy do pierwszego stoliku z brzegu i zaczynamy rozmowę.
Mój przyjaciel miał dwa plecaki. Właściwie to torbę sportową taką z uszami i miał plecak szkolny. Przykuło to moją uwagę. Było to niesamowicie dobrze wykonane plecaki. To był materiał jeans i skóra na przemian pozaszywane. Bardzo no, pięknie zrobione. Ja nie mam jakichś takich poglądów, że coś się mi tak wyjątkowo podoba albo coś nie. Ale w tym wyjątku naprawdę chcę powiedzieć, w tym przypadku było to coś, co przykuło moją uwagę. I kiedy zobaczyłem na to, co on niósł, było to zupełnie nowe, zupełnie nowe. Ja wziąłem ten plecak szkolny, popatrzyć się na jego wykonanie, powiem wam, niesamowite wykonanie, niesamowita jakość, skóra delikatna, jeans mocny, najlepszej jakości, wykonanie ze środka, z zewnątrz, coś niesamowitego. Gdyby tylko odwrócić na metkę, no to powiedziałbym tak, że wykonano w niebie, wyprodukowano w niebie. W tym plecaku były książki zafoliowane, nowe książki, nowe jakieś przybory, jakieś elementy szkolne. Na tę torbę sportową nie patrzyłem. I wiecie, kiedy rozmawiamy, podchodzi pewna rodzinka, właściwie to mama z dwójką dzieci, chłopak, nie wiem ile mógł mieć lat, może z 10, dziewczynka trochę starsza. Z widzenia gdzieś musiałem ich znać, gdzieś się spotkaliśmy, nawet przywitaliśmy się. I oni przyszli do niego. On stanęli za jego plecami, on tak jakby wiedział, że oczekuje na nich. Odwrócił się, oni nie wiedzieli o tym. I mówi, o fajnie, że jesteście. I wręczył im te dwa prezenty. Wiecie, ta radość, ta wdzięczność na ich ustach, to zostaje do dzisiaj. To widzę. Ta dziewczynka była nieco ponura, trochę zbuntowana, z wyrazu twarzy było widać. Ale kiedy dostała ten plecak, jakby całe jej życie się zmieniło. Zupełnie. Jakbyś widział, że przemieniło się coś, czego nie dałbyś rady w stanie nigdy w życiu zrobić u tego dziecka. Ta matka z łezką w oku podziękowała i tylko ze zdziwieniem powiedziała, skąd wiedziałeś, że akurat takie rzeczy żeśmy wymarzyli. A on tylko przytaknął, przyjął podziękowania. Oni odeszli, a my żeśmy wrócili do rozmowy. I tu się zaczęło. Słuchajcie, on oparł łokcie o stół i bardzo mocno się rozpłakał. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Czekam. I było tylko jedno zdanie. Ja mam tak wiele rzeczy dla was. Tak wiele mam rzeczy dla tego miasta, dla tego zboru. Pokazał mi swoje ręce i powiedział tak, ale wy patrzycie na moje ręce, nie pozwolicie mi tego dać. Obrócił się, porozglądał się na ludzi wszystkich i powiedział, nie wiem, czy mam z tym iść do kogoś innego, gdzieś rozdawać, gdzieś indziej, ale tak bardzo chcę wam to dać. Tak bardzo chcę wam dać to, o co prosicie. Jest to w moim sercu. Ja tylko swoim zdaniem powiedziałem, zrobię wszystko, żebyśmy mogli brać, żebyśmy wzięli wszystko, co masz dla nas. W tym momencie zorientowałem się, że to jest Duch Święty. Obudziłem się spocony, czwarta w nocy, po spaniu i stąd też moja usługa dzisiaj. Zrobię wszystko, żebyśmy zaczęli brać. Duch Święty ma naprawdę wiele rzeczy dla twojego i mojego życia. On ma dla ciebie uzdrowienie, zbawienie, ma obfitość, ma przełom finansowy, może rozwinięcie firmy, rodzina, rozwój czegoś, co naprawdę marzysz, od długich lat się modlisz. Prosicie, ale źle prosicie, zamierzając zaspokoić. Moje pytanie jest takie, jeżeli prosisz o coś, czy potrafisz powiedzieć, w jakim miejscu chciałbyś być za rok? W jakim miejscu chciałbyś być w 2021 roku, powiedzmy w styczniu? Kiedy prosisz Boga o coś, w jakim miejscu chciałbyś być? Czy bliżej Niego? Czy może ci to jest w ogóle obojętne? Czy chciałbyś być bardziej używany, bliżej Niego? Czy chciałbyś kogoś przyprowadzić do Chrystusa? Czy chciałbyś coś rozdać razem z Nim? Być tym, który jest przyjacielem Jego, pomaga Mu rozdawać prezenty, rozdawać dary. Czasami prosimy, nie zastanawiając się, po co nam to właśnie jest. Czasami modlimy się tylko tak, żeby się pomodlić. Czasami przychodzimy do Boga i wiecie, mówimy tylko, a wspomnijmy. Co to jest wspomnijmy? Wspomnieć można to coś, co się przypomina, co było. Ale kiedy modlimy się, Bóg chce naszej gorliwości. Bóg chce twojego zapału. Bóg chce słyszeć twój krzyk.
On chce widzieć Twój zapał. On chce widzieć całego Ciebie zaangażowanego. I słuchajcie, ducha, duszę i ciało. On nie chce tylko widzieć tam gdzieś tam cichutko w środku, gdzie duch się wyrywa w niewoli i nie potrafi wyjść na zewnątrz, ale on chce słyszeć Twój głos. On chce widzieć Twoje zaangażowanie ciała. Wiecie, mi się podoba w Izraelu, mi się podoba Żydzi w Jerozolimie, gdybyście popatrzyli, czy pod ścianą płaczu, czy gdziekolwiek indziej, kiedy się modlą, oni modlą się duchem, duszą i ciałem. Chociaż może nie znają Mesjasza jeszcze, niektórzy z nich. Zauważyliście to? Kiedy oni się modlą, to kłaniają się, oni się, nie wiem, czy jak to mogę nazwać, kołyszą się, praktycznie głową to od jednej strony ziemi do drugiej strony ziemi, kołyszą się rękami, całym sobą, nie zwracają uwagi na to, że ludzie przechodzą, że turyści robią zdjęcia, że popatrzą się. Dla nich to nie ma znaczenia, dla nich jest znaczenie, że oddaję chwałę Bogu. Czy moje i Twoje życie jest takie, żeby przyjąć od Boga? Czy jesteś w stanie uwolnić Ducha Bożego, aby zaczął działać w Tobie, aby przyniósł prezenty i abyś to mógł wziąć? Nie weźmiesz tego, dopóki nie uwolnisz Ducha, dopóki Duchowi Świętemu nie powiesz: Duchu Święty, Ty rządź w moim życiu, mojej duszy, w moim ciele. To ja zdecyduję, aby Ciebie uwielbiać. Kiedy Ty chcesz mnie użyć, to chcę, żebyś mnie użył. Kiedy mam pobudzenie do tego, aby iść za Tobą, żeby coś robić, żeby komuś dać pieniądze, to chcę to zdecydować i chcę to zrobić w ciele. Chcę wyciągnąć z kieszeni te pieniądze i dać. Nie tylko na myślach, żeby się skończyło. Jeszcze jedno świadectwo powiem, takie bardzo króciutkie. Kiedyś, kiedy zaczynałem uwielbiać Boga, kiedy zaczynałem w ogóle grać na gitarze, kiedy cokolwiek zaczynało się w malutkim zborku, wiecie, w społeczności naprawdę rodzinnej, uwielbialiśmy Boga i poproszono mnie, żebym prowadził uwielbienie, żebym prowadził pieśni. I ja poprowadziłem kilka pieśni. I uczyłem się wtedy, już byłem ochrzczony Duchu Święty wtedy. Duch Święty wypełnił moje życie. Byłem niesamowicie szczęśliwym, ale uczyłem się i wiele błędów popełniałem. Ludzie przychodzili, poklepywali mnie po ramieniu, mówili: fajnie, dobrze zrobiłeś. Ale tak z litości to widziałem, że coś się im nie podobało. No ale widzieli, młody człowiek, no trzeba go nie zrazić. I uczyłem się i prosiłem Boga: Duchu Święty, pokaż mi, jak to mam zrobić. Pokaż mi, jak to mam zrobić. Pamiętam jedno spotkanie, było ich wiele, ale jedno spotkanie pamiętam jest szczególne. Powiedziałem: Boże, chcę podporządkować się Duchowi Świętemu. Chcę, abyś moją duszę, moje ciało podporządkował. Uwielbialiśmy Pana, graliśmy. I podczas tego zgromadzenia, malutkie zgromadzenie, Duch Święty powiedział mi tylko jedną myśl. Chcę, żebyście się modlili o naród wybrany, konkretnie o Żydów. Ja w sumie miałem już to słowo gdzieś znalezione z Mojżeszowej, błogosławiącym Tobie błogosławić będę. Gdzieś już tam to słowo kilka razy przewijałem. Były modlitwy w tym celu skierowane, żeby modlić się o Izraela, ale to był czas zupełnie innego uwielbienia. To tak jakbyś przeskoczył z kwiatka na kwiatek, jakbyś zupełnie zaczął inny etap na nabożeństwie. Ja sobie tak myślę, no to będzie takie trochę wyrwane z kontekstu. Ale skoro pomyślałem, jeżeli to jest Duch Święty, chcę się Duchu Święty uczyć, słuchać Ciebie. I zaczęliśmy, zachęciłem cały zbór i zaczęliśmy się modlić o Izraela. Wiecie, Duch Święty tak ogarnął moje serce, że ja nie pamiętam takiej modlitwy gorliwej. Tak jakbym był Izraelitą, tak jakbym był Żydem, coś takiego. Jakby to mojego kraju dotyczyło. Modliliśmy się o Izraela, modliliśmy się o ludzi rozproszonych po ziemi. Modliliśmy się, aby wypuścili, aby mogli wrócić do swoich ziem. To jeszcze były czasy bardzo takie, wiecie, Związku Radzieckiego. Więc kiedy po tej modlitwie, kiedy żeśmy się pomodlili, zbór jak zbór, wszyscy okej, amen, wszyscy w porządku, zadowoleni, skończyliśmy. I potem kilka tygodni później się dowiaduje, pewien brat podchodzi do mnie i mówi: Janusz, muszę Ci coś powiedzieć. I opowiada mi o pewnym spotkaniu. Słuchajcie, na tym spotkaniu przypadkiem, czasem było to w lecie, były drzwi otwarte, przypadkiem przechodzili turyści i weszło kilku turystów. To były chyba dwie czy trzy kobiety, jeden mężczyzna. I oni przypatrywali się, właściwie z przedsionka gdzieś przypatrywali się, co się tam dzieje. Byli podczas uwielbienia, na kawałek nawet na kazaniu chcieli zostać, ale potem chcieli iść. Stało się tak, że nie poszli, zostali do samego końca, żeby potem o tym opowiedzieć. I on mówi tak, jedna z tych kobiet przez całe życie nigdy nie przyznała się, że jest Żydówką. Ze względu, że byli prześladowani, że byli wyśmiewani, że w szkole nigdy nie były przyjaźnie nastawiani inne dzieci do Żydów. Dlatego ona się nigdy nie przyznała. Zawsze myślała, że jest potępiona, że jest gorszym gatunkiem, że jest kimś, kto naprawdę nie zasługuje na bycie takim, jak inni są. I ona na tym spotkaniu, kiedy żeśmy się zaczęli modlić gorąco, Duch Święty ją dotknął i powiedział jej, że jest kimś wyjątkowym.
I ona zapytała, podeszła do prowadzącego i zapytała się, ilu was jest Żydów? A on mi powiedział, nikt. To dlaczego modliliście się o Żydów? A on mówi, no bo Duch Święty pobudził pewnie tego młodego smarkacza. I słuchajcie, ona się rozpłakała i powiedziała, to Bóg z powodu mnie zrobił. Coś pękło w jej życiu i zaczęła wyznawać, że Bóg naprawdę ją kocha. Ucz się słuchać Ducha Świętego. Uczmy się być posłuszni Mu. Słuchajcie, usłyszeć to jest jedno, ale potem trzeba zrobić krok. Potem podejmujesz decyzję, a następną rzeczą jest w ciele wykonać to. To jest coś niesamowitego. Bóg chce mieć nas całych dla siebie. Całych dla siebie. Prośmy, prośmy. Naprawdę przychodźmy przed Boże oblicze. Przychodźmy i prośmy. Bądźmy w pełni ducha. Prośmy o chleb dla innych. Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie złączone to słowo z Ewangelią Jana. Kiedy Pan Jezus mówi, słuchajcie, o przyjacielu, o człowieku, który przyszedł o północy do swojego przyjaciela po chleb. Pamiętacie tę historię? Może nie pamiętacie, bo was tam wtedy nie było, ale ja wam powiem o niej. Przyszedł przyjaciel do swojego przyjaciela, który miał piekarnię, miał dosyć chleba w swoim domu. O północy przychodzi, bo ktoś go odwiedził, gość go odwiedził i jest głodny, prawdopodobnie mógłby opaść ze sił do rana. On potrzebuje dla niego chleb, ale nie ma tego chleba, więc idzie do przyjaciela, który zawsze ma chleb, zawsze ma dość. Podchodzi do niego i zaczyna pukać do drzwi. Jest północ, słuchajcie, wszyscy śpią. Rodzina najważniejsza, dzieci śpią, nie wolno ich pobudzić, bo jutro do szkoły. I on puka do niego i on mu tam mówi gdzieś tam z okna, wiesz co, nie wygłupiaj się, jest północ, no do rana nie wytrzymasz, wytrzymaj na chwilę. On mówi, ale tamten jest głodny, ja nie pójdę stąd. Dopóki go nie nakarmię, nie ugoszczę, to nie pójdę z tego domu. Proszę cię, daj mi chleb. A ten mu mówi, no słuchaj, ale no miejże się jakiś rozum, jakiś rozsądek. Każdy rozsądny człowiek myśli, że no, rozumiecie mnie, o co chodzi. A on mówi, słuchaj, mój rozsądek się zacznie wtedy, jak mi dasz chleb. Do tej pory nie będzie rozsądku. I zaczyna pukać dalej. Jeżeli nie ty, to wszyscy, cała twoja rodzina mnie obudzi i każdy z twoich dzieci mi da po bochenku chleba. I puka dalej do tych drzwi. I Pan Jezus mówi tutaj, tacy macie być w modlitwie. Kiedy prosicie, macie być tacy. Nie tak, że zapukasz jeden raz i z grzeczności, no nie chcą mnie, to idę. To no, pewnie Bóg mi nie chce dać. Macie być tacy. Kiedy prosicie, źle prosicie. Kiedy chcesz zbawienia dla swoich bliskich, kiedy chcesz zbawienia, to módl się tak długo, upieraj się o tym, upieraj się tak mocno, walcz tak długo, aż to się stanie, a potem oddaj Bogu chwałę i módl się o następnych. Amen? Halleluja. Chcę was zachęcić, żebyśmy w modlitwie byli gorliwi, gorący w modlitwie. Nasza modlitwa to nie ma być wspominanie, to nie ma być tylko westchnienie, jakieś tam powiedzmy jedno, dwa zdania, ale chciejmy się upierać. Pan Jezus wyraźnie dał wskazówkę, jak to ma być, jak to się ma dziać. Wiecie, lubię ludzi, którzy to osiągnęli, którzy to potrafią. Wiele w chrześcijaństwie jest takich kręgów, które mówią, że tak nie wolno, tak nie wypada. A ja wam chcę powiedzieć, że jak najbardziej biblijne to jest Jezus Chrystus, najbardziej ceni te momenty, które ludzie nie dają mu spokoju, które przychodzą i nie dają mu spokoju. A jest nawet w Starym Testamencie jeden taki człowiek, mój ulubieniec, to jest Jakub. Jakub. Jakub miał niesamowitego dziadka i wspaniałego ojca, Abrahama, dziadka, ojca Izaaka. Ale Jakub w pewnym momencie swojego życia był tak zakręcony, był tak zdołowany pewnymi sytuacjami, że jego życiu i jego rodzinie zagrażała śmierć. Co robi Jakub? Czy on się zdaje na suwerenne działanie Boże? Jak mnie chcą zabić, to mnie zabiją. Jak mi oddają życie, no to jeszcze pożyję. Wiecie, co robi Jakub? On wystawia swoją rodzinę, aby się na nich popatrzyć w nocy. Idzie na całą noc na modlitwę. Jakub walczy całą noc w modlitwie. Przychodzi do niego anioł i to się mi najbardziej podoba. Kiedy on anioła zaczyna się z nim siłować. On mówi, nie puszczę ciebie. Nie puszczę ciebie. I kiedy się siłują, wiecie, co jest najwspanialsze, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że anioł nie daje rady Jakubowi. Nie daje mu rady. Składają się. Może jeden raz jest na górze, drugi raz, drugi jest na górze. Może, i wiecie, już sytuacja, anioł do niego mówi, puść mnie, bo już się świta, już jest rano. Twoje spotkanie za chwilę się... A on mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła, kiedy anioł uderzył go w biodro. Także ten miał ból, był osłabiony, był kontuzjowany i też go nie puścił, dopóki nie zaczął go błogosławić Bóg. I wtedy mu Pan pobłogosławił.
Wtedy mu Pan pobłogosławił. Bądźmy tacy w modlitwie. Słuchajcie, módl się do tego momentu, aż otrzymasz. Aż otrzymasz. Nie bądźmy ludźmi, którzy przelatują koło stołu pełnego i mówią, że jestem głodny. Nie wiem, czemu na tym świecie tak jakoś ciężko jest. Nie wiem, dlaczego jest tak sucho. Nie wiem, dlaczego jest tak głodno. Bo chodzisz koło stołu i niczego nie przyjmujesz. Niczego nie bierzesz. To poselstwo jest bardzo mocne. Ja wiem, to słowo jest naprawdę... To nie jest moje słowo, ale to jest Boże słowo. Halleluja. I on mówi, nie prosicie, nie macie, bo nie prosicie. Proście, proście. U mnie jest dość, u mnie jest pełnia, u mnie jest obfitość. Proście. Jeżeli prosicie, to chciejcie zaspokoić potrzeby waszych bliźnich. Chciejcie modlić się o chleb, o zbawienie, o życie wieczne, o uzdrowienie. Wiecie, ja się modliłem o uzdrowienie. Każdego dnia wyznaję sińce i rany Jezusa Chrystusa. I widzę to na każdym kroku. Widzę to na moje własne oczy, na moim ciele nawet. Moje ciało. I wiecie, to jest coś niesamowitego, że Bóg dotknął mojego ciała, uzdrowił, dał mi życie, dobre życie mi dał. Dał mi głos, którego miało być połowę albo wcale. Mogę mówić dzisiaj do was. To jest niesamowite. Wiecie, czym dłużej mówię kazanie, to lepiej się mi mówi. Nie wiem, czemu tak jest. A mówili, że będzie coraz gorzej. Ale słuchajcie, to jest właśnie to, że kiedy słyszysz Boże Słowo, to nie polegasz na własnym rozumie. O właśnie, ten wspaniały werset taki, mój ulubiony. Przypowieści 4:20. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Co to jest serce? Duch. Z całego swojego serca zaufaj Panu. Ale potem jest drugie zdanie. Nie polegaj na własnym rozumie. Kiedy Boże Słowo mówi, że będziesz służył Bogu, będziesz głosił, a ty siedzisz poskładany w chorobie, to nie mów, ale czemu ja przecież jestem taki, a taki? Tylko zacznij mówić, Boże, to co padło do mojego ducha, niech teraz stanie się w ciele. Amen? Halleluja. Zacznij się modlić, zacznij brać od Boga. Umiemy się modlić. Słuchajcie, to zdanie jest bardzo ważne. Bóg mówi do nas, umiemy się modlić, umiemy szukać, ale nie umiemy przyjmować, nie umiemy odbierać. A Bóg tak bardzo chce, aby to było odebrane, aby to było wzięte, dlatego że On ma jeszcze większą obfitość, ma następne rzeczy, które chce już ci dać, ale ty jeszcze tamtych nie umiesz przyjąć. Dlatego zacznij przyjmować, zacznij poświęcać czas. Jak to zrobić w praktyce? Już mówię, poświęć Jemu czas. Aby usiąść przy Nim, aby przestać myśleć o wszystkim. Wyłącz komórkę, wyłącz telewizor, wyłącz wszystko. Nawet jakieś obrazy, czy cokolwiek jest w Twoim pomieszczeniu, to nie zwracaj na nic uwagi, aby nie rozpraszać się. Powiedz, Panie, to jest Twój czas. Chcę być przy Twoim stole. Chcę spędzić z Tobą. Twoje słowo, które mówi do mnie tak wyraźnie, że jesteś zazdrosny o mnie, że mnie chcesz mieć w całości, nie tylko w połowie. Nie chcesz tylko mojego ducha, a moje ciało niech sobie idzie gdzieś tam. Ty chcesz mieć w całości i to bardzo zazdrosny jesteś o mnie. Ja się cieszę z tego, że jesteś zazdrosny. To jest dla mnie duma, to jest chwała dla Ciebie. Cudowny jesteś, Panie, halleluja. I chciałbym zachęcić Was, abyśmy wrócili do tego miejsca, żebyśmy się zaczęli modlić, żebyśmy zaczęli wołać, ale tak samo weźmy pod uwagę to, co tutaj mówi Słowo Boże. Poddajcie się Bogu, nie tylko naszego ducha, ale nasze dusze i nasze ciało też. Kiedy Bóg Ciebie pobudza, podnieś swoje ręce, uwielbiaj Pana, nie zastanawiaj się dwa razy. Wiecie, jak to wypracujesz, nauczysz się, to w pewnym momencie przyjdzie tak, że Twoje ręce już będą za mało. Bóg będzie chciał coś więcej. Halleluja. Wiecie, większość praktyk chrześcijan polega na tym, że przychodzą, siadają, stają, siadają, stają, siadają, wstają i wychodzą. Ale we wtorek już jest całkiem inaczej. Przychodzą, siadają, wstają i wychodzą. O jeden raz mniej. Słuchajcie, Bóg chce Twojego ciała zaangażować. Zaangażować, abyś zaangażował. Ale On tego nie zrobi, to Ty masz zrobić. Pamiętamy o tym? Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Wiecie, to jest tak proste, tak łatwe. Tak łatwe. Od poddania Bogu zależy wszystko. Kiedy poddasz się Bogu, kiedy wszystko będzie na pierwszym, Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie wokoło Niego, nie ma żadnego problemu. Wtedy wszystko, co Ciebie dotyka, kierujesz Go do szefa. To tam. Jeżeli ktoś Ciebie obrzuca przekleństwem, to mówisz, to nie moje, to tam. Jezus Chrystus wziął wszelkie przekleństwo. Ty tego nie musisz przyjmować. Może to słyszysz, ale tego nie musisz przyjmować. Przyjmuj to, co jest od Boga. Przyjmuj
Ducha Świętego, przyjmuj Bożą obecność, przyjmuj to, co najlepsze, to, co jest dobre. I słuchajcie, nie patrzmy na ręce Duchowi Świętemu. Kiedy On przychodzi, żeby działać, to chciejmy otworzyć nasze całe serce. Słuchajcie, nie ma świętszego, lepszego miejsca jak nabożeństwo, jak spotkanie wierzących ludzi. Nie ma lepszego miejsca jak to, kiedy wyznajemy obecność Jezusa Chrystusa. Na tym miejscu jest Boża obecność. I czego my się chcemy bać? Co my chcemy wyodrębnić? Chciejmy przyjąć to, co Bóg ma dla nas. Wiecie, to największym problemem uczonych było w Piśmie? Uczeni w Piśmie to byli bardzo dobrzy ludzie. To byli bardzo sympatyczni ludzie i bardzo wyuczeni. To nie byli byle kto. Tak naprawdę potrafilibyśmy ich polubić, gdybyśmy tam byli w tym czasie. Oni byli ludźmi, którzy naprawdę mieli serce. Jednej rzeczy im tylko zabrakło. Słuchajcie, oni dopatrywali się rzeczy, które Pan Jezus zrobił i im nie pasowały. Kiedy kobieta była z uschniętą ręką na nabożeństwie, na spotkaniu w świątyni, i Pan Jezus skończył mówić i podszedł do niej i mówi do kobiety, wyciąg swoją rękę. Ona wyciągła, została uzdrowiona. To był cud ewidentny. Słuchajcie, ręka do amputacji, nie było dwóch zdań. Nie wiadomo, czy w tamtych okolicznościach, kiedy nie było medycyny, ta kobieta by jeszcze długo żyła. Prawdopodobnie by musiała umrzeć na jakąś chorobę powikłaną z tą ręką. Ale Pan Jezus przyszedł, uzdrowił ją i zupełnie jest zdrowa. Coś niesamowitego, nikt tego nie mógł zaprzeczyć. To było fenomen na całą okolicę. Słuchajcie, ludzie zaczęli przychodzić i mówią, to jest Bóg, to jest Syn Boży. Jedna rzecz, żeby to nie było w sabat. Gdyby to było w każdy inny dzień, ale nie w sobotę. Wtedy, kiedy człowiek nie powinien nic zrobić. To byśmy go przyjęli. Ale robi to w sobotę i to nie jest, zgadza się. Słuchajcie, bądźmy otwarci na Ducha Świętego. Nie patrzmy Bogu na ręce. Powiedz sobie przed samym sobą, kto tu jest Bogiem, a kto jest sługą. Jeżeli patrzysz Bogu na ręce i mówisz, Boże, tego nie rób, a to rób, to znaczy, że Ty jesteś Bogiem. A kiedy przychodzisz i wyciągasz swoje ręce i mówisz, Boże, jestem na tym miejscu do Twojej dyspozycji, rób to, co Ty uważasz za słuszne. Zmieniaj mnie tak, jak Ty chcesz. To znaczy, że Bóg jest Bogiem w Twoim życiu. Amen? Amen? Ktoś mi ostatnio zarzucił, dlaczego często mówię amen. To znaczy, tak niech się stanie. Halleluja. Chciałbym, kiedy będziemy się już modlić, kiedy będziemy wstawać, chciałbym powiedzieć jeszcze, że kiedy to, co na początku żeśmy powiedzieli, jeżeli może jesteś osobą słuchającą albo na tym miejscu, kto jeszcze nigdy nie przyjął Jezusa Chrystusa, Twój duch jest martwy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie chciałbym tego zostawić, abyś został takim bez odpowiedzi. Chcę powiedzieć, że wszyscy zgrzeszyli, ale zbawienie jest za darmo. Zupełnie za darmo. Wystarczy przyjść, pokutować, powiedzieć, Panie, uratuj moje życie. I On to zrobi. Chciałbym też Ci dać miejsce, abyś to mógł zrobić. Aby Twój duch mógł zacząć żyć. A potem, abyś mógł zacząć błogosławić przez ducha i swoje duszę, i swoje ciało. Całego siebie, jak żeśmy śpiewali tej pieśni. Wstańmy może, to jest czas do modlitwy. To jest czas na modlitwę. Chciejmy przyjść przed Boże oblicze. Chciejmy oddać Mu chwałę. Halleluja. Panie, chcemy Ci powiedzieć, że to właśnie Ty jesteś Bogiem na tym miejscu. Jak czytaliśmy z tego słowa, Panie, z tych kilku wersetów, że Ty jesteś zazdrosny. Ty chcesz, abyśmy przychodzili przed Twoje oblicze. Ty chcesz, abyśmy byli razem z Tobą, ale to Ty chcesz nas mieć na własność. Nie chcesz się podzielić i nie zrobisz tego. Nie podzielisz się nami z nikim innym, ani z niczym innym. Dlatego, że Ty stworzyłeś nas dla siebie, stworzyłeś nas dla wieczności. Tak nas bardzo ukochałeś, że nie jest Ci obojętne żadne życie z nas. Nie jest Ci obojętne, że ktoś, Panie, zdrowy pójdzie do piekła. Ty chcesz uzdrowić, ale chcesz też zbawić, Panie. Przede wszystkim chcesz, Panie, nas mieć na własność, chcesz nas mieć w niebie. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci, że wszystkie dary są dobre od Ciebie. Wszystko błogosławieństwo, które przychodzi, jest od Ciebie. Panie, i to słowo, które mieliśmy takie mocne dzisiaj od Ciebie, poselstwo, chcemy przyjąć, Panie, aby to zabrzmiało w naszych sercach, aby to tylko nie stało się, Panie, słowem, aby to nie stało się tylko wyznaniem, ale aby to stało się rzeczywistością, abyśmy zaangażowali w tym momencie naszego ducha, duszę i ciało, Panie. Do naszego ducha, kiedy dotarło słowo, niech Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś Ty zmieniał nasze dusze, zmieniał nasze myślenie, abyśmy nie myśleli już, Panie, po cielesnemu, nie myśleli po temu, tak jak ten świat, nie myśleli, Panie, po ludzku, po ziemsku, ale byśmy myśleli tak, jak Ty właśnie to słowo chcesz przedstawić. Chcemy, Panie, na nowo powiedzieć Ci, że chcemy prosić, chcemy przychodzić przed Twoje oblicze, bo wiemy, że Ty masz dobre rzeczy dla dzieci swoich, ale, Panie, otwieramy nasze serca, bo wiemy, że wiele
rzeczy nie odebraliśmy od Ciebie. Wiele rzeczy to my zapomnieliśmy, o które żeśmy Ciebie prosili. I za to się przepraszamy, Panie. Chcemy prosić Ciebie o to, abyśmy mogli przychodzić konsekwentnie, odbierać wszystko, o co prosimy. Odbierać wszystko, co Ty, Panie, masz dla nas. Wszystko, co masz na stole. Wszystko, co jest na Twoim stole. Wszystkie prezenty, które masz, Duchu Święty, dla nas. W imieniu Jezusa Chrystusa niech serca nasze będą otwarte na Twój głos i na Twoje działanie, abyśmy to my podjęli działanie, abyśmy my podjęli działanie w duszy i w duchu, abyśmy podejmowali mądre decyzje, abyśmy zaczęli funkcjonować według Twojego ducha. Panie, proszę Ciebie o to najbardziej w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie chwała w Kościele i w Jezusie Chrystusie. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty daleko więcej potrafisz uczynić ponad to, co teraz Cię proszę. Ja wiem, Panie, że już jutrzejszego dnia wielu z nas będzie myśleć Twoimi myślami. Wielu z nas, Panie, naprawdę, o ile nie wszyscy, będziemy blisko Ciebie. Będziemy szukać Twojej obecności. Na pierwszym miejscu Ty będziesz w naszym życiu. Halleluja. Wszystko wokoło będzie dodane, będzie inne. Ale to Ty, Panie, który jesteś zazdrosny o nas, który jesteś zazdrosny i chcesz nas mieć na własność. Tobie niech będzie chwała, cześć w Kościele w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.